Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze czytania biblijne zachęcają nas do swego rodzaju sposobu lektury Pisma Świętego, a mianowicie analogicznej i alegorycznej, żeby umieć to, co jest powiedziane w tych tekstach w końcu pisanych dawno, dawno temu, znaleźć ich aktualizację i zastosowanie do naszego życia. Na tym też polega przepowiadanie kerygmatyczne, którego musimy się nauczyć również w sprawach, które nas dotyczą. A więc, co oznacza ten fragment Księgi Nehemiasza, która opisuje pewien epizod, ostatnio czytamy te epizody jeden po drugim, powrotu Izraelczyków z niewoli babilońskiej, gdzie część z nich wróciła, by odbudować świątynię, odbudować zniszczoną Jerozolimę. Stąd te wezwanie Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. To jest właśnie odniesienie się do tej tęsknoty za tym, co zostało stracone. Czemu tak smutno wyglądasz? To jest pytanie, które możemy postawić bardzo wielu osobom, bo tych smutno wyglądających mam coraz więcej. A więc czemu tak smutno wyglądasz? Pyta król, bardzo zresztą dobry obserwator, bo przecież Nehemiasz starał się nie ukazywać na zewnątrz tego smutku. W jego obecności mówi, nie ukazywałem smutku. Ale ten smutek jednak był czytelny w jego postawie, w jego obliczu. Czemu tak smutno wyglądasz? My też wesołkowatością czasami chcemy pokryć nasz smutek, nasze zagubienie, czasami rozpacz nawet. Przecież nie jesteś chory, mówi król do Nehemiasza. A smutno wyglądasz. Nie, nie jesteś chory. Lecz masz jakieś zmartwienie. To jest doskonały formator i doradca rodzinny, bo od razu zdiagnozował sytuację. Bardzo precyzyjnie zresztą. Masz jakieś zmartwienie. No i zaprosił go do tego, żeby to zmartwienie wypowiedział. Też nasza rola polega na tym, żeby dać ludziom mówić, żeby oni odkryli się, żeby zdjęli wszystkie maski i doszli do tego, co w nich jest i czego sami często nie są w stanie zdiagnozować i określić. A on wtedy zaczął mówić to, co w nim było. Głęboko. Jakże nie mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego są strawione ogniem. I często oglądamy i przeżywamy ruiny gniazda rodzinnego. Oglądamy rodziny spustoszone, strawione jakimś ogniem, rozpadające się, ledwo się trzymające na nogach. I jakże smutno nie wyglądać, jeżeli przeżywamy to dogłębnie, jeżeli widzimy, ile ludzkich dramatów się dokonuje w naszym otoczeniu. One są częściowo tylko ukazane w statystykach, ale statystyki są rzeczywiście wręcz okrutne. I z kolei w każdym człowieku istnieje nostalgia za normalnością, za życiem godnym, harmonijnym, dobrze się rozwijającym, za radością życia,
które tracimy, jeżeli straciliśmy ojczyznę, straciliśmy dom rodzinny i tak często popadamy w syndrom sierocy. Rozszerzyłem to pojęcie, mówiąc na spotkaniu z siostrami benedyktynkami, misjonarkami, które prowadzą sierocińce, od tego się ich zgromadzenie zaczęło i teraz różne domy opieki i tak dalej prowadzą, że ten syndrom sierocy występuje również u ludzi dorosłych. Zwłaszcza w tych sytuacjach takich trudnych, gdzie choroba ich zmusza do samotności i skazuje na samotność. Takie bycie w jakimś przytułku domu, poza rodziną, to jest wygnanie, jak do Babilonu. Prawda? I dlatego ten syndrom sierocy zaczyna nam zagrażać również w późniejszych fazach życia, również w późnej starości. A zatem jakże nie mam smutno wyglądać. No i tutaj król pyta, o co chciałbyś prosić i zaczyna się pewien proces odnowy, rehabilitacji. A więc go posyła tam do tych ruin, do tej Judy, to jest właśnie południowa część Ziemi Świętej, na której znajduje się Jerozolima, do grobu przodków. Abym tę Judę i tę świątynię odbudował. I z kolei Nehemiasz pyta o glejt. Chce, żeby mieć glejt. Dyplom. Misję kanoniczną. I wówczas po co, żeby ten mieć glejt, misję kanoniczną, upoważnienie? A to jest potrzebne mianowicie do namiestników Trans-Eufratei, gdzie będzie przechodził, żeby go nie zatrzymywali, żeby go wpuścili, żeby mógł zarząd tę swoją misję naprawczą wykonywać. I dostał taki glejt przez króla pieczętowany, aby mnie przepuścili, aż dotrę do Judy. I drugi glejt dał pewne zabezpieczenie materialne, którego też tak bardzo potrzebujemy. Aby mi dał zarządca Lasu Królewskiego już tam na miejscu drewno do sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego się wprowadzę. To jest rekonstrukcja rodziny, żeby ona była też zabezpieczona, żeby miała z czego żyć, żeby nie musiała żebrać, żeby nie musiała być ciągle uzależniona. A więc król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego była nade mną, nie nad królem, tylko nade mną. I w to musimy też uwierzyć, że ta łaska Boża jest nad nami, że Bóg nas prowadzi, że Bóg nam wskazuje drogę, wskazuje cele do osiągnięcia, wskazuje zadania, które mają nas prowadzić do tych celów. I wreszcie, jeżeli dla Kościoła się poświęcamy, musimy ten Kościół kochać. Musimy kochać go nie jako zbiorowisko ludzi grzesznych, bo tacy są, ale jako naszą matkę. Tak jak święty Cyprian powiedział, kto nie ma Boga za ojca, ten nie ma Kościoła za matkę. Dopiero zrozumienie Ojcostwa Bożego, zrozumienie powodów, dla których Chrystus ustanowił Kościół, który miał się stać Jego ciałem mistycznym, Jego oblubienicą, jak mówimy. Zresztą to jest model związku małżeńskiego. Przecież między Jezusem i Kościołem zachodzi związek typu matrymonialnego. Jezus jest oblubieńcem, a więc swoje życie daje dla Kościoła.
a oblubienicą jest Kościół, to znaczy, mówię językiem Jana Pawła II, o miłości oblatywnej, daje swoje życie za Chrystusa, prawda? I stąd to jest pierwsza przyczyna, dla których kapłaństwo sakramentalne jest zarezerwowane dla mężczyzn, ponieważ oni są alter Christi, czyli po prostu są drugimi Chrystusami i go uobecniają, dają mu swoją wymowę, dają mu swoje ręce, które błogosławią, które konsekrują i tak dalej. I dlatego tak to jest ustawione i Kościół już do tej dyskusji nie chce wracać. A więc dopiero gdy ukochamy Kościół i ukochamy tę jego podstawową komórkę, którym jest rodzina sakramentalna, która jest kościołem domowym, eklezjola, czyli mały kościółek, ale ukonstytuowany, oparty na sakramencie małżeństwa, które właśnie uczestniczy w tym związku matrymonialnym Jezusa i Kościoła, gdzie Jezus uczestniczy w tym przymierzu małżeńskim i jest niejako jego gwarantem, bo on nigdy swojej wierności nie cofa. Nawet gdy ludzie tej wierności nie dochowują między sobą, on nigdy się z sakramentu małżeństwa nie wycofuje. On tam ciągle jest. I zatem tu odnosi to nas znowu do sakramentu Eucharystii, która jest przecież sakramentem komunii, właśnie tego przymierza bardzo wiernego i bardzo stałego. I dlatego dzisiejszy fragment świętego Łukasza też się do nas odnosi. Apostolstwo jest funkcją mobilną. Tak jak Jezus mówi, że nie ma mieszkania. Lisy mają nory, ptaki podniebne gniazda. Lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. To jest funkcja mobilna. Jezus po prostu zaczął krążyć, chodzić z miejsca do miejsca, od wiosek do miast, z miast do wiosek, po to, żeby nieść wszędzie to słowo zbawienie, którego to słowo było ucieleśnieniem. Drugi przychodzi, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca i pójdę za tobą. Dlaczego odpowiada w ten sposób? Czy przez brak szacunku dla zmarłego ojca, zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych, a ty idź głoś Królestwo Boże? Nie, to jest znowu alegoria. Mamy zrozumieć, że nie pracujemy dla przeszłości. Pracujemy dla przyszłości. I to było tutaj w tym poleceniu zawarte. My pracujemy dla tego, co ma nadejść. Tak przygotowujemy naszą teraźniejszość, żeby ona miała odniesienie do przyszłości, żeby miała swój ciąg w przyszłości. I wreszcie jest zdanie zanotowane tylko u świętego Łukasza. Nie ma tego ani u Mateusza, ani u Marka, u synoptyków. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Co to znaczy? Że nasza posługa duszpasterska, nasze apostolstwo prywatne, publiczne, jakie sobie możemy wyobrazić, to jest ciężka orka. A orka w dawnych czasach to była jedna z najcięższych prac rolnika. Właśnie orka. Jeszcze w tych czasach, gdzie sochę często człowiek ciągnął, a nie bydle jakieś. Orka nawet z koniem była bardzo ciężkim i bardzo nużącym zajęciem. I do tej orki, głębokiej orki w kościele przykładamy rękę i nie mamy się oglądać wstecz, bo jeżeli nie założemy, nie przełożemy tej ziemi, to nic nie wyrośnie. To nic nie wyrośnie. Będzie ukór. Nieużytek. A więc, jeżeli w ten sposób będziemy umieć odczytywać każdego dnia te fragmenty Pisma Świętego,
zobaczymy, że to one są do nas skierowane, a nie tylko do czytelników Nehemiasza w Starym Testamencie czy Ewangelii w Nowym Testamencie. Drodzy moi, zaczynamy nowy okres, nowy rok duszpasterski, który będzie właśnie rokiem aplikacji. Uczyliście się bardzo pilnie i tak z sercem przykładaliście się do tego, poświęcając swój czas, ale jednocześnie ucząc się, chyba dużo sami skorzystaliście. Dla was, dla waszych rodzin, dla waszych małżeństw. I dlatego chcemy, żeby ci, którzy pracują w duszpasterstwie rodzin, nie byli tylko nauczycielami, ale żeby byli świadkami, żeby przekazywali to, czym sami żyją. Dopiero wtedy to jest przekonujące. Dopiero wtedy ma swoje przebicie, bo głosicie to, co jest waszym życiowym doświadczeniem. I właśnie doświadczony formator potrzebuje czasu, żeby tego doświadczenia nabyć. Dzisiaj często wydaje się, że tylko wykształcenie kogoś intelektualne, danie mu wiedzy wystarcza. Nie. Żeby działać społecznie, żeby działać w społeczeństwie, trzeba nabywać doświadczenia, które się kształtuje z czasem i powiększają się nasze również umiejętności, a więc umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach, które poznajemy właśnie przez doświadczenie życiowe, doświadczenie naszej pracy, naszego posłannictwa, naszego apostolstwa. To jest tak jak w medycynie, lekarz nie tylko musi mieć ogromną wiedzę, ale również doświadczenie. Po prostu doświadczenie, musi ileś tam osób przebadać, ileś osób leczyć, ileś razy się pomylić. I dopiero wtedy staje się człowiekiem doświadczonym, który łączy jedno z drugim. Wiedzę i tę praktykę zawodu. A więc mamy do wykonania ogromne dzieło, takie franciszkowe. Bo Franciszek miał wizję rozpadającego się budynku kościelnego i Pan Jezus skrzyżowany powiedział: Franciszku, odbuduj ten kościół. Kościół był wtedy w dużym kryzysie, w tamtych czasach XII-XIII wieku. I on przystąpił do budowy. To był później okres tak zwanych zakonów żebraczy. Zakonów, które były zupełnie nową falą w kościele. Były dotychczas tylko zakony osiadłe. Benedyktyni, cystersi, kartuzi, którzy siedzieli w klasztorach i ewentualnie oddziaływali na najbliższe otoczenie tego klasztoru. Też bardzo ważna rzecz była. Oni przecież tworzyli dzisiejszą Europę. Ale franciszkanie i dominikanie, którzy wtedy powstawali, po prostu ruszyli na drogi. I chodzili po całej Europie. I święty Franciszek nawet wpadł na pomysł, żeby nawracać muzułmanów. I tam się do nich też udał. To jest trochę takie, powiedzmy, syzyfowa praca, można powiedzieć. Jeśli chodzi o nawracanie muzułmanów. Niemniej on widział tego potrzebę. No ale przede wszystkim był wielkim piewcą, jak powiedziałem, natury stworzonej. Te jego pieśni o stworzeniu, o bracie słońcu, o siostrze śmierci nawet. Znamy te wszystkie jego poezje. Ale jednocześnie też wychwalał przez to naturę ludzką. A my jesteśmy po to, żeby odkrywać ten specyfikę i to ogromne bogactwo ludzkiej natury, które jest zupełnie inne niż natura bytów nieosobowych, którymi są na przykład zwierzęta. Także ta humanizacja zwierząt to jest dość krótka smycz, że tak powiem, dlatego że z zwierzęcia nigdy osoby się nie zrobi. A my jesteśmy osobami,
ludźmi zupełnie obdarzonymi przez naturę fakultetami, które są nam dane jako dary do rozbudowywania, do rozwijania, do pogłębiania tych darów osobowych. I to jest główny nurt właśnie naszej pracy. A więc święty Franciszek każe nam i poleca, żebyśmy z tą ludzką naturą współpracowali, a nie niszczyli jej, ani jej nie zastępowali. To jest dzisiaj ogromne niebezpieczeństwo medycyny dzisiejszej, dlatego że stary Hipokrates właśnie mówił lekarzom, że mają współpracować z naturą, a nie jak dzisiaj robimy, że ją substytuujemy tam, gdzie nie potrzeba. Owszem, trzeba protezować pewne sytuacje, kiedy funkcja naturalna wypadnie, ale amputować komuś funkcję naturalną, to jest rzeczywiście zniekształcanie ludzkiej natury. A wszystko, co w nas jest, jest nam do życia szczęśliwego potrzebne, żebyśmy nie mieli smutnego wyglądu. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli wygląd radosny, promieniejący, żeśmy żyli tą wewnętrzną prawdą, która nas harmonizuje, która nas spina, która ukazuje sens i cel naszego życia, który to sens i cel inni gubią bardzo łatwo. A więc módlmy się do Boga, by nam posyłał swego Ducha, bo zaczynamy też nowy program duszpasterski oparty na darach Ducha Świętego i później na misji Ducha Świętego. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Zauważmy, że apostołowie z Wieczernika poszli w świat dopiero z chwilą, gdy otrzymali Ducha Świętego. Więc my musimy też tego Ducha ciągle przyzywać, żebyśmy poszli tam, gdzie Bóg nas kieruje. Amen.